najbliższą sobotę, 11 grudnia, startują rozgrywki hokeje na trawie w jego halowej odmianie sezon 2021-2022. W spotkaniu z Podtekstem obrońca tytułu mistrzowskiego AZS AWF Poznań podejmuje wicemistrza Polski Grunwald Poznań. W nie mniej ciekawym spotkaniu zmierzą się zespoły LKS-u Rogowo i Toruńskiego Pomorzanina. Stela Gniezno, w której szeregach występuje zeszłoroczny król strzelców rozgrywek halowych Artur Mikuła, podejmuje Wartę Poznań. Na własnym parkiecie LKS Gąsawa zmierzy się ze Startem 1954 Gniezno, w barwach którego w sezonie halowym wystąpi Gracjan Jarzyński, na co dzień gracz Ligi Niemieckiej. Życzę Państwu wielu sportowych emocji. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.